Sponsorem audycji jest OANDA TMS Brokers, doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu. Codzienny podcast gospodarczy. Zaprasza Wojciech Kowalik. Na początek tego odcinka odpalamy silnik. Ten dźwięk to silnik napędzający niemiecką gospodarkę. Konkretnie silnik jednego z najbardziej niegdyś popularnych i najbardziej znanych na świecie modeli Volkswagena Beetle, w Polsce pieszczotliwie zwanego Garbusem. Garbus bił rekordy globalnej sprzedaży, potem na szczycie motoryzacyjnej listy przebojów królował Golf. Volkswagen, symbol niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, pchał federalną gospodarkę do przodu, aż zgasł. A Niemcom ścierpła skóra. I nie tylko Niemcom, bo europejski przemysł to naczynia połączone. To jest codzienny podcast gospodarczy. Startujemy! Po pierwsze Rosja, bo to od niej w tej historii wszystko się zaczyna i od wojny energetycznej wypowiedzianej Europie przez Moskwę. Skutki tej wojny najmocniej odczuły Niemcy, gdy Rosja odcięła europejski przemysł od dostaw swojego ultrataniego gazu. Federalna gospodarka dostała kij w szprychy. Straciła źródło ultrataniej energii wytwarzanej z ultrataniego paliwa sprowadzanego rurociągami bezpośrednio ze wschodu. Ta ultratania energia służyła niemieckim fabrykom do produkcji ultrakonkurencyjnych maszyn i urządzeń, po niemiecku niezawodnych i zaawansowanych technologicznie. Stała za globalnym sukcesem największej gospodarki w Europie i jednej z największych na świecie, jednocześnie największego partnera handlowego Polski. Bo to właśnie do Niemiec polska branża motoryzacyjna wysyłała 1/3 produkowanych w kraju części i akcesoriów. Po drugie, pandemia i jej nieoczywiste dla motoryzacji skutki. Gdy zimą 2021 roku globalna gospodarka stanęła w miejscu, wraz z nią stanęły dostawy części i podzespołów z azjatyckich fabryk i zaraz potem linie produkcyjne w europejskich fabrykach samochodowych. Ceny aut zaczęły więc rosnąć w postępie geometrycznym. Po 2 latach były wyższe średnio o 60%. Mimo to po nowe samochody ustawiały się kolejki, a czas oczekiwania na auto od chwili wpłacania zaliczki do odbioru kluczyków sięgał kilkunastu miesięcy. Branżę dotknęło bowiem kolejne nieszczęście – brak półprzewodników stosowanych w pokładowych komputerach, bez których żadne auto dzisiaj nie pojedzie. Po trzecie, postęp technologiczny plus Chiny, czyli chińska inwazja elektryczna, której Europa musi stawić czoła. O tym, że azjatycka branża motoryzacyjna zasilana jest setkami miliardów dolarów publicznych pieniędzy, wiadomo nie od dziś. 20 lat temu Pekin postawił na jedną kartę. Zainwestował w rozwój napędów elektrycznych. Pozostałą część autotechnologii skopiował, masami sprowadzając z Europy doświadczonych inżynierów. Stworzył dziesiątki marek motoryzacyjnych, z których większość znana jest jedynie Chińczykom, ale przy okazji wypromował też kilka wielkich, eksportowych. Chińskie auta na prąd najpierw wyjechały więc na chińskie ulice, a gdy elektryka miał już każdy Chińczyk, którego było na to stać, Pekin ruszył na podbój świata. Z chińskich portów wystartowała flotylla statków wiozących na zachód tanie chińskie samochody na baterie. Po czwarte, liczby oraz wspólna europejska polityka, w tym klimatyczna. Zacznijmy od niej.
bo Europa ma śmiały, ale jak się właśnie okazuje, niezbyt realny plan zakazu sprzedaży nowych samochodów na benzynę i diesla, i to już za 9 lat. Ten plan był dla europejskiej branży motoryzacyjnej dodatkowym argumentem za szybką transformacją technologiczną. Na propsie miały być samochody na prąd, a przejściowo hybrydy, ale tu pojawił się problem. Konsumenci nie chcą aut na baterie. Dlaczego? Elektryki to auta astronomicznie drogie, nawet o połowę droższe od tradycyjnych. Bez rządowych dopłat niemal nieosiągalne dla statystycznego Kowalskiego. Niektóre modele kosztują tyle, ile mieszkanie w średnim mieście powiatowym. A ponadto mało praktyczne w świecie, w którym przy drogach wciąż łatwiej o stację benzynową niż o szybką, tanią ładowarkę. Dlatego na największym w Europie niemieckim rynku sprzedaż aut na baterie gwałtownie spadła po wycofaniu w grudniu publicznych dopłat. Spadła zresztą sprzedaż aut w ogóle. W sierpniu Niemcy kupili ich o niemal 1/3 mniej niż rok temu, Francuzi mniej o 1/4. Tę zapaść najmocniej odczuwa duma niemieckiej motoryzacji. Firma musi ciąć koszty, bo jej auta się nie sprzedają. Z salonów Volkswagena wyjeżdża do klientów 500 000 mniej samochodów niż wynosi produkcja. A to tyle, ile w ciągu roku montują dwie wielkie fabryki tej flagowej marki. Nie pomaga nawet agresywna polityka rabatów i upustów, w tym na modele elektryczne. Na rynku pojawiły się bowiem znacznie tańsze auta z Chin, na które dopiero teraz Europa nakłada dodatkowe cła. Nie widząc innego wyjścia, niemiecki koncern ogłosił zamiar zamknięcia dwóch fabryk, po raz pierwszy w blisko 90-letniej historii marki, i zerwanie układu gwarantującego zatrudnienie wszystkim pracownikom fabryk. Firma ma 2 lata na zrobienie miliardowych oszczędności i pokonanie technologicznego wirażu. W przeciwnym razie światowy postęp wyprzedzi ją na stałe. Podcast przygotowała Anna Augustyn, a przedstawił Wojciech Kowalik. Do usłyszenia. Codzienny podcast gospodarczy. Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers, doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu.